dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Krzysiu Dobrowolski jest obok, znasz Czaku Czaku? Dzień dobry, znam Czaku Czaku, słyszałem. O tym będziemy kiedyś rozmawiać, natomiast takimi małymi właśnie kroczkami doszliśmy tutaj do centrum Wrocławia, gdzie spotykam się z Tobą, żeby porozmawiać o bardzo ważnym temacie. Dlaczego odchodzą liderzy? Dlaczego odchodzą najlepsi? Najlepsi. Zawsze najlepsi odchodzą jako pierwsi. Dlaczego tak jest? Kasa. Nie, absolutnie nie. Nie. Dla pieniędzy odchodzą ci, którzy są najmniej wykwalifikowani albo najmniej ambitni. Ci tacy naprawdę ambitni liderzy, ci, którzy są naszymi koniami pociągowymi na liniach, oni odchodzą z powodu niespełnionych obietnic najczęściej. Co to znaczy niespełniona obietnica? Finansowa? Nie, absolutnie nie. Oni są już o ten jeden kroczek wyżej w piramidzie Maslowa i chcą satysfakcji z pracy i chcą mieć na przykład lepiej zorganizowane gniazdo swoje produkcyjne. I ktoś im obiecał, że o tak, od jutra już będzie lepiej, kupimy wam te części zamienne albo poprawimy wam tutaj ten taśmociąg, który się zacina, albo rzeczywiście będziemy robić prewencyjny maintenance, tak, czyli przeglądy maszyn, po to, żeby wam się lepiej pracowało. No i nikt tych obietnic nie spełnia, tak? I z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień gaśnie ambicja, a rośnie frustracja. Czyli jednym słowem garaż. Garaż, no niestety. Oszczędności w parku maszynowym, oszczędności w obsłudze maszyn odbijają się na morale załogi i na tym, z kim później pracujemy. Mhm. Czyli jest brudno, maszyny się psują, organizacja pracy pozostawia wiele do życzenia. Tak, i osoby, które mogą być ambitnymi przywódcami, stają się zobojętniałe. Tak? Po pewnym czasie zaczynają się rozglądać nie gdzie można zarobić więcej, ale gdzie można zrobić coś ciekawego. Liderzy są tą maszyną pociągową naszego procesu, a zatem oni sami zwykle chcą się rozwijać. Oni chcą swojego rozwoju, ale też chcą rozwoju swojego zespołu. Tak? Oni chcieliby, żeby było coś ciekawego, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby poznać trochę więcej. Oni są ciekawi życia. Oni nie chcą robić codziennie tego samego, odtwórczo pracować jak maszynka, jak trybik kręcić się na linii. Oni lubią, kiedy traktujemy ich poważnie. To adresuję do Ciebie, ponieważ jesteś production managerem. Ja zauważyłem, że często tacy ludzie jak Ty podchodzą do tych na produkcji w taki trochę niepoważny sposób. Traktują ich z góry, traktują jako głupszych, jako mniej widzących i widzących. No to wielki błąd. Wielki błąd, bo to jest tak naprawdę największy nasz kapitał w firmie. I to jeżeli nie będziemy dbali o tych ludzi, rzeczywiście, jeżeli nie będziemy dotrzymywali słowa, jeżeli naobiecujemy coś i pomyślimy sobie, a oni zapomną, albo być może już się zmienią, będzie rotacja pracowników następni, no to tylko świadczy to o naszej krótkowzroczności, bo zaraz za 3 miesiące, za pół roku się dowiemy, że naobiecywaliśmy, a nie dotrzymaliśmy obietnic, nic się nie zmieniło i nagle mamy na biurku bach wypowiedzenie. Jedno, drugie, trzecie i jesteśmy jeszcze w gorszym miejscu niż byliśmy parę miesięcy temu. Liderzy chcą współuczestniczyć, zgodzisz się z tym? Oczywiście, oni chcą współdecydować, oni chcą mieć wkład w to, co robią. I co my robimy? No najczęściej ich pomijamy, niestety. Tak, przychodzą czasami w poniedziałek do pracy na swoje gniazdo i dowiadują się, że coś zostało przestawione, coś zostało zmienione, ktoś im zmienił proces nastawy maszyny, przepływ materiału. Tak, dostają krótką instrukcję. Od dzisiaj tak pracujemy. Do roboty. No właśnie, natomiast pomówmy o tych problemach. Oni chcą, żeby ich problemy były rozwiązywane. Kto to ma robić? No najczęściej jest tak, że pozostają sami sobie zostawieni. No jak to masz problem? To sobie go rozwiąż. To tak. Sobie go rozwiąż. Tak. Ja tylko zapytam, po co jest ten pracownik? Co się stanie, jak on będzie rozwiązywał problemy? Nie będzie pracował, tak? Czyli nie będzie produkował. Jeżeli to jest dział produkcji, to on nie będzie produkował. Możemy tak zrobić, ale... No ale rano na tym board meetingu, o którym zresztą żeśmy odbyli krótką rozmowę, te wszystkie QCD literki nam się nie zgodzą. Na drugi dzień nie będzie ten pracownik zapytany, ile problemów rozwiązał, jak sobie poradził, tylko ile wyprodukował. Proste pytanie, bo jego celem jest produkowanie. Celem wydziału produkcji i celem pracowników produkcji jest produkowanie. Proste. Jeżeli teraz temu człowiekowi powiemy, to ty nie produkuj, zajmij się naprawą swojej maszyny, popraw sobie tutaj proces, przesuń sobie to, co potrzebujesz, tak? To on swój czas produkcyjny spożytkuje na to. To nie tylko on na tym ucierpi, bo też jego menadżer, bo godziny zostaną zaliczone oczywiście do tych produkcyjnych, tak? I mamy wskaźnik produktywności, za który odpowiadamy i zaraz się okaże, że spędziliśmy czas w pracy i nie wyprodukowaliśmy nic tego dnia. Poza tym ten pracownik nie zawsze ma kompetencje
albo narzędzia, żeby to robić, tak? Nie każdy może zrobić naprawę elektryczną, nie każdy jest automatykiem, tak? Nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Po to mamy wszystkie działy wspierające dookoła. Tak zwane biuro. Tak zwane biuro. Ja jestem z biura. To biuro, które siedzi w tak zwanym akwarium zawsze, tak? Czyli za szybą gdzieś, tak? Jeżeli jest blisko hali produkcyjnej. I patrzą sobie ci ludzie troszeczkę wrogo na siebie, bo jedni od drugich coś chcą, każdy ma jakieś wymagania, ale nie chcą specjalnie się wychylać, bo można dostać zadanie do zrobienia zaraz, tak? A na końcu i tak, na koniec dnia liczy się liczba sztuk wyprodukowanych tego dnia, tych dobrych oczywiście, tak? Nie wszystkich ze złymi, tylko tych dobrych, te, które możemy sprzedać, za które mamy pieniądz, którym się później chcemy podzielić w firmie, tak? Trochę dla akcjonariuszy, trochę dla zarządu, no może dla zarządu trochę więcej i to, co zostanie jeszcze dla pracowników. Znam takich, którzy w biurze cenią spokój. Myślisz o tym, że stronią od wychodzenia na zewnątrz, żeby no tak, na coś się nie załapać? Że można się pobrudzić. Można się załapać na jakieś zadanie, można się pobrudzić, tak, tak, tak. No jest dużo takich osób. No pytanie jest, jak zdefiniowaliśmy im zakresy obowiązków i czy oni wiedzą, co do nich należy i czy my mierzymy ich pracę. Bo rozmawialiśmy o board meetingu, rozmawialiśmy o wskaźnikach, o pomiarze. To zadajmy sobie pytanie, czy my mierzymy pracę tych wszystkich działów dookoła produkcji. Bo produkcja łatwo zmierzyć. Ilość, brakowość, czas, produktywność, wszystko możemy zmierzyć. Ale czy mierzymy na przykład wskaźniki utrzymania ruchu, tak? Czy każdy wie, jaką mamy dostępność maszyn? Czy to jest ten poziom, który chcemy? Czy mierzymy inżynierów procesów? Tak? Czy wdrożenie nowego procesu trwa tyle, ile powinno trwać? Czy linia wczoraj oddana daje nam dzisiaj dobre sztuki, które możemy seryjnie sprzedać do klienta? Bo bardzo często SOP było 3 miesiące temu, a my dalej poprawiamy coś, borykamy się, tak? Ludzie na produkcji gołymi rękami czasami próbują coś wyprodukować już bez wsparcia, bo to już jest seryjna produkcja. Nikt tego nie zmierzył wcześniej. No dobrze, ale być może winny jest temu Lean po polsku, ale nie ten szlachetny cykl nagrań, który tworzę razem tak z Tobą, dostępny na LinkedInie i Facebooku, ale ten Lean po polsku, czyli Lean równa się min, z tym, że zamiast dolarów występują złotówki. Maksymalizacja zysku. Tak, czyli na przykład tanie zamienniki w częściach zamiennych, tak, albo brak prewencji, oszczędność na czasie. Skupiamy się tylko na tych procesach, czy na tych elementach procesu, które dają nam zysk, tak? A pomijamy wszystkie inne zbędne, za co przyjdzie nam zapłacić za jakiś czas. No właśnie, rozmawialiśmy tutaj o psychologii, która czasem się pojawia. Sami to sobie załatwcie. Tak, no wasz problem, tak? Wy macie na produkcji problem, więc po co w ogóle są te pytania tutaj, tak? I dlaczego do nas przychodzicie? Tak bardzo często z taką ścianą się spotyka pracownik produkcji. Co on robi wtedy? No, ręce mu opadają i wraca do maszyny, tak? I męczy się z tym, co ma do zrobienia. Pomieszanie funkcji, no taka, no pomieszanie funkcji, taka bardzo, bardzo ciekawy wątek, o tych kapeluszach opowiedz, o co tak, to chodzi. Tak, tak, albo pospolite ruszenie, zależy jak to się w firmie, w jednej firmie się nazywa to na przykład pospolitym ruszeniem. Zamieńmy czyli się tam, gdzie mamy, tak, albo tam, gdzie mamy problem, to wszyscy rękawy, biegniemy i to robimy, tak, tak. I biegniemy wszyscy w jeden punkt. Na drugi no, ale dzień to ma zaletę, bo prezes też biegnie. I też się ubrudzi. Tak, ale wtedy kto wykonuje pracę prezesa? Albo kto wykonuje pracę tych wszystkich ludzi, którzy pobiegli akurat właśnie w ten kąt firmy i robią coś w jednym miejscu, tak? Ich praca nie jest w tym czasie wykonana. I tak robimy codziennie. Czyli biegamy z kąta w kąt, jak taka chmara pszczół i nie pracujemy systematycznie, nie pracujemy strukturalnie, tylko biegniemy, żeby gasić jakiś pożar. Firefighting wszyscy znamy, tak? Codziennie jest rano zbiórka, dowiadujemy się, gdzie jest pożar i tam biegniemy. Na drugi dzień dowiadujemy się, gdzie jest inny pożar, biegniemy. Nie pamiętamy o tym, kto jest za co odpowiedzialny, tylko zastanawiamy się, kto może pomóc, kto coś potrafi, tak się organizujemy. Mhm. Zakładamy właśnie te tak zwane kapelusze, tak? Czyli dzisiaj wszyscy jesteśmy inżynierami, tak? Rano na zebraniu jest pytanie, kto skończył Politechnikę, bo mamy problem na gnieździe numer 4. Tak, wszystkich technicznych. Dawaj tutaj, nie? Ty jesteś menadżerem, ale po Politechnice. Ty jesteś w jakości, ale po Politechnice. Ty jesteś w utrzymaniu ruchu, ale też byłeś na Polibuzie. No to zapraszam wszystkich tutaj, nie? I wtedy co? Rzucamy wszystkie swoje tematy, idziemy, spędzamy tam pół dnia. Ubrudziliśmy się, uporaliśmy się ze sprawą. Linia działa. Wracamy do swojego biurka. Słońce chyli się ku zachodowi. Nasze tematy są niezrobione. Na drugi dzień szef na zebraniu nie zapyta nas, jak tam wczoraj było na gnieździe czwartym, tylko się zapyta o nasze wskaźniki, tak? I zapyta się, co zrobiliście wczoraj w swoich obszarach, a myśmy tam nie byli właśnie, ani przez chwilę. Każda rozmowa powinna mieć swoją puentę. Nie będę się marnował. Często słyszymy od ludzi. I to na każdym poziomie. W każdej firmie lider
lider, tak szeroko rozumiany, taki człowiek, który ciągnie do przodu, w pewnym momencie ma dosyć i twierdzi, że jego wysiłek idzie na marne, że on już tutaj nic nie wskóra, że on się już namęczył, że przeżył 4 prezesów, 8 kierowników produkcji, szefów jakości już nawet nie liczy, tak, a brygadzistów to zmieniają jak rękawiczki, więc jakby i każdy mu coś obiecuje, tak zamkniemy klamrą tą rozmowę, każdy mu coś naobiecywał, że to się zmieni, że od następnego miesiąca, tak, i pojawia się już taka totalna niechęć. I wtedy pojawia się na biurku kierownika produkcji albo w HR-ze wypowiedzenie od takiej osoby, wypowiedzenie umowy o pracę. To dobrze, jeśli odchodzą najlepsi. Bardzo źle. To bardzo źle. To znaczy, że firma nawet już nie stoi. To znaczy, że firma się cofa. No cóż, tak podsumujemy ten temat. Ten temat jest bardzo poważny. Wbrew pozorom, czasami żartowaliśmy, ale warto pomyśleć o tym, żeby nasza firma nie była tą, o której mówiliśmy. Tak, inwestujmy w najlepszych. Nie zapominajmy o nich. Ja bardzo Tobie dziękuję. Krzysztof Dobrowolski był gościem cyklu Lean po polsku. Sławomir Szczepaniec z Wrocławia, miasta młodych, radosnych ludzi.